Zanim przejdę do nazizmu, jego okultystycznych korzeni, warto zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę jest okultyzm. W celu przybliżenia Państwu tej tematyki bazować będę na książce Sane Occultism, walijskiej okultystki Dionne Fortune. Okultystyczny oznacza ukryty. Jest jeszcze słowo ezoteryka, które pani Fortune tłumaczy jako dla niewielu. Na pewno nieraz Państwo słyszeli, jak ktoś racjonalny wyśmiewał okultyzm i ezoterykę. Używam słowa racjonalne, dlatego że świetnie przedstawił to pan Grzegorz Roman w wykładzie Czy chrześcijanin może być racjonalistą? Link w opisie. Nie tylko chrześcijanie, ale też jasnowidzący, tarociści. Chociaż sama wróżę z kart sobie i przyjaciołom, to nie obraża mnie słowo irracjonalizm, dlatego że nie da się tego empirycznie dowieść. Okultyzm ma dwóch wrogów. Sceptycznego materialistę, zaprzeczającego wszystkiemu, oraz łatwowiernego, okultystycznego kipera, wierzącego we wszystko. Pani Fortune pisze, ja tutaj tłumaczę dosłownie, są stany świadomości, które przekraczają to, co normalne. A kiedy te stany biorą górę, możemy dostrzec formy istnienia, z którymi normalnie nie wchodzimy w kontakt lub nie mamy kontaktu. Wszyscy jasnowidzowie zgadzają się co do tego i możemy uznać to za podstawowe doświadczenie, z którego powstała nauka okultystyczna. Są uniwersalne tradycje dotyczące istot nadludzkich, które uczyły nauk okultystycznych dalekich przodków ras i założyły swoje cywilizacje. Te stwierdzenia, nie dające się zweryfikować akceptowanymi metodami udowadniania, odłożymy na bok na rzecz obecnej dyskusji. Teraz uznajmy, jak to pani Fortune mówi, że nadprzyrodzone dary otwierają człowiekowi drogę do nadprzyrodzonej gamy doświadczeń. To są te starodawne doświadczenia, które zrodziły temat okultyzmu. Udowodnienie tego jest trudne ze względu na sporadyczność występowania. Okultyzm uważany jest za pseudonaukę, dlatego że apeluje do, tutaj pani Fortune użyła słowa judgment of senses, czyli ja bym to tak przetłumaczyła, osądu własnych zmysłów, które rzadko rozwijają się u człowieka, podczas gdy nauka, taka jaką znamy, opiera się na pięciu zmysłach, które każdy człowiek posiada. Jednak nauka okultystyczna zarezerwowana jest dla tych, którzy umieją ją doceniać. Okultyzm to więcej niż obiektywna nauka. Okultyzm umożliwia sformułowanie swojej filozofii bazującej na własnym doświadczeniu. Człowiek praktykujący okultyzm wkracza na inne poziomy świadomości, otwierające przed nim nowe drzwi. Nie musi taki człowiek już więcej polegać na wierze. Pani Fortune zwraca jeszcze uwagę na to, że okultyzm to coś więcej niż filozofia czy nauka. To rozległy zakres doświadczeń. Krótko mówiąc, okultyzm uczy tych niewidocznych poziomów naszego istnienia. Kto wybrał drogę okultysty, potrzebuje samokrytyki. Dlatego, że w okultyzmie nie ma określonych standardów i każdy postępuje według własnych zasad. Okultyzm umożliwia umysłowe funkcjonowanie poza sferą myśli. Kosmiczne prawo i okultystyczne doktryny są tylko ludzkimi pojęciami tego, co przekracza jakiekolwiek siły bezpośredniego postrzegania wcielonego ego. Okultystyczna nauka, prawidłowo zrozumiana, uczy nas postrzegania wszystkich rzeczy jako stanu świadomości oraz przejmowania kontroli nad nią subiektywnie. Za pomocą świadomej kontroli jesteśmy w stanie manipulować planem ludzkiego umysłu. Ta siła sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła, zależy jak jej używamy. Okultyzm można definiować jako takie przedłużenie, nie wiem czy mogę tak to ująć, psychologii, dlatego że bada pewne mało znane aspekty ludzkiego umysłu i umysłową stronę natury. Wyniki badań prawidłowo sformułowane i zrozumiane wpisują się w to, co jest już nam znane w psychologii i nauce. Co zatem podpada pod okultyzm lub jego naturę? Ektoplazma, psychometria, jasnowidztwo, telepatia, wróżenie, mistyczne doświadczenia, rozmowy, trans, hipnoza, sugestia, autosugestia. Przeżycie śmierci cielesnej, jeśli dobrze przetłumaczyłam, the survival of bodily death oraz pewne formy choroby psychicznej. Nauka okultystyczna właściwie pojęta to łącznik między psychologią a religią. Umożliwia duchowe podejście do nauki, naukowe podejście do życia duchowego. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na pewne zdanie o okultyzmie w drugim rozdziale książki Dionne Fortune pod tytułem Sane Occultism. Nie jest tylko warte zachodu, ale niezbędne dla bezpieczeństwa rasy, dlatego że wielu ludzi złej woli nauczą się radzenia sobie z nim. I to jest odpowiedź na pytanie, czy okultyzm jest warty. Ona zapytała worthwhile, czy warto poświęcać mu uwagę. Kiedy widzimy, co można zrobić poprzez nadużycie wiedzy o ukrytej stronie, czujemy, że żadne poświęcenie nie jest zbyt wielkie, żadne ryzyko zbyt niebezpieczne, aby umożliwić nam stanie na wyłomie między siłami ciemności, a ich niewinnymi ofiarami. Tym oto zdaniem przejdę do omawiania książki Nicholasa Goodricka Clarka Okultystyczne źródła nazizmu. Co najczęściej przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o nazistach? Czy myślimy o mistykach, jasnowidzach i ludziach sekt? To właśnie oni odgrywają niemało ważną rolę w polityce III Rzeszy i jej budowie. Trzeba jednak cofnąć się w czasie do przejęcia władzy przez Führera. Historyk Fritz Sachs
zwrócił uwagę na to, że na początku XX wieku wzrosło zainteresowanie wróżbiarstwem, a w latach XX XX wieku w coraz większych nakładach pojawiały się książki i periodyki dotyczące astrologii, która pociągnęła za sobą tarota, chiromancję, numerologię i kabalistykę. Popularyzacja teozofii w świecie anglosaskim w latach 80. XIX wieku przyczyniła się do współczesnego okultystycznego odrodzenia w Niemczech. Ruch teozofii zapoczątkowała rosyjska okultystka i medium Helena Błowacka. Słownik języka polskiego PWN tak tłumaczy znaczenie słowa teozofia. Koncepcja religijno-filozoficzna głosząca możliwość bezpośredniego kontaktu człowieka ze światem nadprzyrodzonym i poznania jego tajemnic za pomocą praktyk mistycznych. Światopogląd łączący elementy wierzeń hinduskich i buddyjskich, zakładający możliwość osiągnięcia tożsamości z bóstwem w łańcuchu reinkarnacji. Błowacka pisała o rasowej teorii ewolucji ludzkości. Według niej obecnie jesteśmy piątą rasą czwartego kosmicznego kręgu, więc czeka nas jeszcze proces doskonalenia duchowego. Piątą rasą podstawową była rasa aryjska, którą poprzedzała rasa atlantycka, zniszczona przez potop. Atlantydów cechowały gigantyczne rozmiary oraz siły psychiczne. Trzy wcześniejsze rasy podstawowe obecnego kręgu planetarnego to rasy przedludzkie, czyli rasa astralna, rasa hyperborejska i rasa lemuryjska, która zamieszkiwała niegdyś kontynent na Oceanie Indyjskim. To im Błowacka przypisała krzyżowanie się rasowe, które doprowadziło do upadku rasy. Guido von Liszt, którego dzisiaj szczegółowo omówię, w swojej pracy Die Bilderschrift der Ariogermanen, czyli piktografia Ariogermanów, zgodził się z panią Błowacką, że pierwsze dwie rasy, czyli astralna i hyperborejska, nie rozmnażały się płciowo, a dopiero trzecia rasa, rasa lemuryjska. Rasę piątą uważał za rasę aryjską, dlatego po pewnym czasie używał już tylko terminów ariogermanie i rasa, zamiast Germanii i lud. Teozofia, mimo swojej obcości, cieszyła się popularnością w Niemczech i Austrii. W Niemczech w 1884 roku powstało pierwsze towarzystwo teozoficzne pod przywództwem Wilhelma Hübbel-Schleidena, niemieckiego pisarza. Dzięki opublikowanemu przez siebie miesięcznikowi Die Sphinx, w którym pisał o między innymi zjawiskach paranormalnych, wzbudził zainteresowanie okultyzmem w Niemczech. Rozwój okultyzmu w Niemczech zawdzięcza się również Franzowi Hartmannowi i jego pracom o tematyce zachodniej, tradycji ezoterycznej. Szerzył on wśród swoich rodaków nową mądrość wschodu. Z czasem w Niemczech powstało coraz więcej towarzystw teozoficznych. Teozofowie byli pod silnym wpływem nurtu, mocno hinduistycznego, który reprezentowała Annie Besant, angielska teozofka. Okultyzm kwitł także w Wiedniu na początku XX wieku, a za nim astrologia. W tych czasach okultyzm na tle przemian społecznych i ideologicznych zapewniał ludziom wrażenia. Z czasem rozprzestrzeniły się też idee teozofii w Niemczech dzięki wydawnictwom. Praca Błowackiej pod tytułem Doktryna tajemna, po niemiecku Geheimlehre, dała początek korpusowi nauk. Kolejnym ważnym pojęciem jest ariozofia. Dwaj Austriacy, Guido von Liszt oraz Jürg Lanz von Liebenfels, o których nieraz jeszcze wspomnę, byli ariozofami. Ariozofia to rasistowska i okultystyczna doktryna, która głosiła wyższość rasy aryjskiej. Aryjczycy, czyli Niemcy, musieli tylko zachować czystość krwi. Zoolog Ernst Haeckel przestrzegał przed krzyżowaniem się ras. To z ruchu założonego przez Ernsta, czyli Ligi Monistycznej, popularyzującej wśród Niemców darwinizm społeczny, Guido von Liszt zapożyczał rasistowskie założenia. Aryjski rasizm w ariozofii wynikał z okultystycznych koncepcji teozofii. W końcu ariozofowie przejęli teozoficzny okultyzm. Liszt i Lanz czerpali swoją wiedzę o teozofii ze źródeł niemieckich. Podobało im się łączenie egzotycznej religii z mitologią i wiedzą ezoteryczną. Umożliwiało im to spojrzenie na wszechświat i początki rodzaju ludzkiego nie przez pryzmat chrześcijaństwa, a teutonizmu, czyli czynnika germańskiego. To z kolei prowadziło do odrodzenia po epoce narzuconego chrześcijaństwa. Guido von Liszt to pierwszy popularny autor, który połączył w swoich pismach ideologię folksistowską z okultyzmem i teozofią. Poszukiwał on także starożytnej religii własnego kraju. Urodził się w 1848 roku, a zmarł w 1919, czyli rok po powstaniu Republiki Weimarskiej. Jego czytelnikami było tak zwane młode pokolenie. To on zachęcał prawdziwych Germanów do, ujmę to kolokwialnie, kopania w swojej własnej historii, do powrotu do czasów państwa ariogermańskiego, którym rządzili królowie kapłani, ignostyczni i wtajemniczeni. Sam Guido von Liszt studiował kabałę i astrologię. Liszt twierdził, że jego odejście od chrześcijaństwa zainspirowała wizyta w katakumbach pod katedrą św. Stefana,
gdzie w krypcie przed zrujnowanym ołtarzem ślubował, że gdy dorośnie, zbuduje świątynię Wotana. List, jak na prawdziwego maga przystało, odczuwał silną więź z naturą i często udawał się na wieś, na tak zwane wypady na łono natury. Gdy zerwał z karierą handlową, oddał się literaturze i historii. Publikował w gazetach swoje prace o krajobrazach, które pełne były pogańskich interpretacji. Strumienie, pola i wzgórza w Alpach i nad Dunajem personifikował jako postacie z teutońskich mitów i folkloru. Guido von Liszt odczuwał wstręt do katolicyzmu. Uważał je za wyznanie narzucone Austriakom, które stłumiło kulturę germańską. Jego powieści w późniejszych latach odnosiły sukces nie tylko Carnuntum, ale też Jung Dieters Heimwehr, czyli powrót młodego Dietera oraz Pipara. A w latach 90. XIX wieku w Austrii Liszt cieszył się znaczną popularnością. W 1902 roku okultyzm wkroczył do jego wyimaginowanego świata starożytnej religii germańskiej. Zainteresował się alfabetem runicznym i językiem, a także napisał pracę o protojęzyku aryjskim. Runy tłumaczył pojęciami okultystycznymi. Taką pracę wysłał do Cesarskiej Akademii Nauk w Wiedniu, jednak ta zwróciła mu pracę bez komentarza. W 1904 roku Rudolf Berger, poseł do parlamentu, złożył interpelację do ministra kultury i edukacji, domagając się wyjaśnienia tego odrzucenia. Na to Akademia nie odpowiedziała. W artykule do Diagnosis, wiedeńskiego czasopisma okultystycznego, przedstawił proces tworzenia wszechświata przy użyciu znaku Triskelionu i swastyki. Stworzył serię raportów o badaniach ariogermańskich, których interpretacja starożytnej kultury narodowej jest okultystyczna. Badał również heraldykę, czyli zasady kształtowania się herbów, które uważał za niosące ezoteryczne znaczenie. Nie zgadzał się z oficjalnym datowaniem początków heraldyki na czasy krucjat, gdyż dostrzegał ich podobieństwo do run oraz widział w herbach ukryte motto zawierające starą gnozę. Uważam, że w tym miejscu warto wytłumaczyć Państwu, co oznacza gnoza. W dosłownym tłumaczeniu jest to po prostu wiedza. W celu bliższego zapoznania się z tym terminem polecam Państwu książkę polskiego gnostyka Jerzego Prokopiuka. Pan Prokopiuk tłumaczy w niej termin gnoza jako poznanie wiedzy, transracjonalne, ale nie irracjonalne, które można sformułować ideami i pojęciami abstrakcyjnymi. Ma to związek oczywiście z duchowością. Gnoza to poznanie boskich tajemnic, czyli tego, co niedostępne poznaniu empiryczno-racjonalnemu. W 1908 roku miała miejsce oficjalna ceremonia inauguracyjna Towarzystwa Lista, czyli Guido von Liszt Gesellschaft. Wśród członków tego towarzystwa znaleźć można działaczy, dziennikarzy, pisarzy, przede wszystkim nacjonalistów. Świadczy to o tym, jak bardzo idee Liszta przyjęły się w tym społeczeństwie. Zyskał sławę w środowiskach folksistowskich i nacjonalistycznych oraz stał się inspiracją dla innych pisarzy. Był także doceniany przez niemieckich teozofów. Jego ideologię przyjęły niemieckie ugrupowania folksistowskie, a ideologia ta opierała się na konflikcie interesów słowiańskich i germańskich w Cesarstwie Habsburskim. Ideę Guido von Liszta popularyzował również niejaki Tarnhari, którego imię dosłownie oznaczało ukryty pan, który w listopadzie 1911 roku wysłał do Guido von Liszta przesyłkę, w której wyjawił mu, że jest spadkobiercą lub reinkarnacją wodza starożytnego germańskiego plemienia Wolsungów. Zapewniał on Liszta, że poprzez swoje zdolności nadprzyrodzone uzyskał potwierdzenie rekonstrukcji tradycji ariogermańskiej i jej hierarchicznych instytucji, której dokonał Guido von Liszt. Potwierdził on również istnienie Armanenschaft. Prace Guido von Liszta inspirowały też mieszkające w Niemczech osoby do własnych badań nad runami, naukami mantycznymi czy astrologią germańską. Liszt zastał jeszcze lata I wojny światowej, podczas której otrzymywał listy z podziękowaniami za jego podnoszące na duchu odkrycia od walczących na froncie. Kapitulację Austrii widział jako okres nieszczęść przed ostatecznym zbawieniem ariogermanów. Guido von Liszt zmarł 17 maja 1919 roku oraz został pochowany na głównym cmentarzu w Wiedniu. Zasady nowej religii Guido von Liszta opierały się na archaicznych materiałach, a świątynią natury był duch i kosmos. W rekonstrukcji starożytnej gnozy Liszt wykorzystywał teorię nowoczesnej teozofii. Czystość rasowa również odgrywała tutaj kluczową rolę. Religię starodawnych teutonów nazwał religią Wotana od imienia najwyższego bóstwa panteonu germańskiego, a pogańskich mieszkańców Islandii uważał za wyznawców Wotana z wczesno-średniowiecznych Niemiec, którzy uciekli przed prześladowaniami chrześcijańskimi. Wotanizm podkreślał magiczną moc człowieka i jego mistyczną jedność z wszechświatem. Germańscy kapłani królowie zostali pozbawieni swojej pozycji i zmuszeni do błąkania się po kraju.
Według nowej wiary, stare wierzenia były niczym innym jak narzędziem szatana. W poemacie Havamal opisane zostało, jak Wotan doznał objawienia znaczenia run i wypowiedział 8 runicznych zaklęć. To te zaklęcia Guido von List połączył z pisanymi runami z 18-literowej serii lub alfabetu. Do poszczególnych wersów wypowiedzianych przez Wotana przypisał poszczególne runy i nadał im znaczenie okultystyczne. Ich celem było pokazanie doktryny i założeń odkrytej na nowo religii wotańskiej. Typowymi formułami były: poznaj siebie, a poznasz wszystko. Przyjmij wszechświat w siebie, a staniesz się panem wszechświata. Nie lękaj się śmierci, ona nie ma nad tobą mocy. Twoje życie spoczywa w rękach Boga, zaufaj Bogu w sobie. Małżeństwo jest podstawą rasy aryjskiej. I człowiek stanowi jedność z Bogiem. List uznawał orła za specyficznie germański symbol odrodzenia. Może to dlatego naziści na mundurze nosili orła. Próbowałam znaleźć te informacje w internecie, nawet po niemiecku szukałam, ale może źle szukałam, no nie znalazłam. Max Ferdinand Sebald von Werth wydał w 1897 roku Vanidis, w której opisał, że Bóg Mundelfury wydobył wszechświat z chaosu, po czym wyodrębnił się biegunowy dualizm przeciwstawnych sobie zasad, materii i ducha oraz płeć męską i żeńską. Eugenika według Sebalda była niezmiernie ważna, ponieważ tylko czystość zapewniała wyzwolenie pierwotnej energii u podstaw biegunowości i wygenerowanie doskonałego potomstwa. List również pisał o podobnych teoriach. Na przykład powoływał się na boga Mundelfury, gdy opisywał znaczenie swastyki jako świętego symbolu. Swastyka miała pochodzić od Feuerquirl, czyli ognistego wiru, za pomocą którego Mundelfury powołał kosmos do istnienia. Odróżnił od siebie dwie formy: egzoteryczną wotańską i ezoteryczną armaniczną. Egzoteryczna forma oznacza bycie przeznaczonym dla ogółu, a ezoteryczna dla niewielu. Nazwijmy ich wtajemniczonych. To ci wtajemniczeni sprawowali władzę nad zwykłymi ludźmi wśród starodawnych Germanów. Oprócz Guido von Lista wymieniłam jeszcze Jürga Lanza von Liebenfelsa. Obaj panowie żyli w tych samych czasach. Jürg Lanz von Liebenfels, austriacki ariozof i publicysta, tak jak Guido von List, czcił utracony świat protoaryjski. Jego dorobek cechuje radykalna teologia. Opowiadał on o walczących siłach dobra i zła, co osobiście przypomina mi podstawy filozofii zoroastriańskiej. Chciałabym również zwrócić uwagę na to, że Zendavesta, którą czytałam, czyli święty tekst wyznawców zaratusztrynizmu, wspomina o Aryjczykach. Co więcej, sama Zendavesta Vendidat w początkowych rozdziałach mówi o potopie i gromadzeniu ludzi idealnych, najpiękniejszych, największych i najlepszych. Przykładem takiej walki są aryjscy nadludzie ze swoim wybawcą Fraują, czyli gotskim imieniem Chrystusa, którzy chcieli wybić pod ludzi i inne niższe rasy. Jürg Lanz od najmłodszych lat zafascynowany był zakonami religijnymi, aż sam wstąpił do nowicjatu w cysterskim opactwie Heiligenkreuz jako brat Georg. Tak mógł identyfikować się ze starymi świętymi elitami. Okazał się też rasistą w stosunku do ras ciemnoskórych, których uważał za zasadę zła, a jasnowłosą i niebieskooką rasę aryjską za zasadę dobra. Jego wizja była neomanichejska. Tutaj warto wytłumaczyć, co to jest manicheizm. Jest to perski system religijno-filozoficzny, uznający dwa byty – dobro i zło, światło i ciemność. Lanz w swoim eseju w Zeitschrift für Geistes- und Wissenschaftsreform twierdził, że Atlantydzi byli najwcześniejszymi znanymi przodkami ludzkiej rasy i posiadali nadludzkie moce dzięki swojemu pochodzeniu od Teozoa. Po katastrofie ich kontynentu przenieśli się na wschód, Atlantydzi północni na Wyspy Brytyjskie, do Skandynawii i Europy Północnej, a południowi na wschód, do Egiptu i Babilonu. Tak ariozofia przedostała się do Azji, gdzie wymieszane rasy oddawały się bałwochwalczym kultom zwierzęcym. Krucjaty podejmowane przez zakony rycerskie według Lanza były zwalczaniem ras niższych, a samo średniowiecze uważał za złoty wiek ariozofii. Likwidacja w 1308 roku zakonu templariuszy dała początek dominacji ras niższych oraz spowodowała wypaczenie chrześcijaństwa, które od tej pory głosiło, że wszyscy są równi, z czym Aryjczycy zgodzić się przecież nie mogli. W 1899 roku opuścił Heiligenkreuz z imponującym zasobem wiedzy o Biblii, apokryfach i tekstach gnostyckich. Po opuszczeniu Heiligenkreuz oddał się nauce, gdzie wykorzystywał nabytą w opactwie wiedzę. Lanz przedstawił w 1905 roku swoją doktrynę teozoologii w Theozoologie oder die Kunde von den Zodoms Efflingen und dem Güter Elektron, czyli teozoologia, albo nauka o sodomskich małpoludach i o elektronie bogów. Wspominałam już, że Lanz głównie opierał się na teologii.
Badając reliefy pochodzące z Mezopotamii, doszedł do wniosku, że zwierzęta przedstawione na tych reliefach, zwierzęta prowadzone przez Asyryjczyków, to pigmeje. Badając Stary Testament oraz inne starożytne pisma, doszedł do wniosku, że upadek pierwszych ludzi to upadek Aryjczyków, który spowodował mieszanie się ras. Adam był pierwszym pigmejem, który spłodził rasę ludzi zwierząt, a Stary Testament ostrzegał wybranych, czyli Aryjczyków, przed tym. Według Lanza segregacja rasowa miała pomóc Aryjczykom w odzyskaniu swych pierwotnych umiejętności. Bogowie, czyli najbliżsi przodkowie Aryjczyków, posiadali dar telepatii i wszechwiedzy, ale w wyniku zmieszania się z rasami niższymi je utracili. Chrystus miał przyjść jako zbawiciel rasy aryjskiej. Jego poglądy zakładały eksterminację niższych ras. Brzmi znajomo? Oczywiście, w końcu w szkole na lekcjach historii uczono nas o Himmlerze i jego SS Lebensborn, czyli programy hodowli nadludzi. Lanz uważał również, że dla dobra czystości rasy Aryjki muszą być poddane swoim mężom, dlatego tępił feminizm. Sam Lanz chciał założyć zakon rycerski. Wpływ na to miały jego fantazje na temat szlachectwa i średniowieczne legendy o Parsifalu i rycerzach Świętego Graala. Jego interpretacja Graala nikogo z nas już nie dziwi i oczywiście mowa tu o czystości krwi rasy aryjskiej. Graal według niego to elektronowy symbol typowy dla pan psychicznych sił czystej krwi rasy aryjskiej. Poszukiwanie Graala to metafora praktyk eugenicznych templariuszy w celu wyhodowania ludzi bogów. Oczywiście likwidacja zakonu była działaniem ras niższych, którym zależało na usunięciu wyznawców kultu eugenicznego. Stworzył nawet własny zakon ONT, Ordo Novi Templi, z siedzibą w kupionym przez niego zamku, Werfenstein. To tam w 1907 roku powiewała flaga ze swastyką i to tam szerzono świadomość rasową. Obowiązywały tam pewne reguły, jak na przykład miłowanie swojego brata, pod warunkiem, że był Aryjczykiem. Panowała hierarchia oparta na liczbie 7. A jakże? Najwyższym celem ONT była eksterminacja ras niższych i zbawienie świata poprzez selekcję eugeniczną. Okultystyczno-nacjonalistyczne idee Guido von Lista zyskały poparcie w Niemczech po I wojnie światowej, czyli w roku 1918. Kraj pogrążony był w rozpaczy ze względu na utratę dawnych terytoriów, przymus wypłacania reparacji i okupację przez inne wojska. W kraju dochodziło do wojny domowej, panowała inflacja i nie przypominał on samego siebie sprzed czasów wojennych. Elegard Ellerbeck, pisarz i admirator Guido von Lista, w swojej twórczości odnosił się do gnozy, teozofii i antysemityzmu. Uważał on również Niemców za ludzi bogów, co głosił narodowi niemieckiemu w trakcie swojego tournée po Niemczech. Stowarzyszenie Lista kontynuowało swoją działalność po I wojnie światowej. Jest to dowód na to, jak silny był wpływ jego twórczości na umysły ludzi i do jakiego grona ludzi trafiały jego idee. Pisarz Rudolf John Gorsleben nawet zainicjował okultystyczny ruch aryjski, który uważał, że Aryjczycy stoją najwyżej w hierarchii w kwestiach politycznych i duchowych. Optował za czystością rasową i duchowym rozwojem Aryjczyków, uważając ich za posiadających tajemne moce, pozwalające władać światem materialnym. I to Aryjczycy mieli panować w świecie. Z takimi poglądami rasizm jest nieodłączną częścią. Tak jak Elegard Ellerbeck uważał, że Aryjczycy mają w sobie cząstkę boską. Jednak Gorsleben uważał Aryjczyków za synów bogów i słońca. Mieszanie się ras uważał za degradację. Skupił się on na runach, które były dla niego kluczem do wpływania na świat materialny. Sam Gorsleben cytował Guido von Lista, co świadczyło o sile jego teorii. W dziele swego życia Hochzeit der Menschheit, czyli Zenit ludzkości z 1930 roku, opisuje dawną, wysoko rozwiniętą cywilizację Aryjczyków i sięga czasów istnienia Atlantydy. Za najbogatsze źródło aryjskiej historii intelektualnej uznał starą islandzką literaturę, szczególnie Eddę, czyli po prostu mitologię. To na jej cześć nazwał założone przez siebie towarzystwo, Towarzystwo Eddy. W tym towarzystwie omawianie problemów politycznych nie należało do rzadkości, a samo towarzystwo deklarowało lojalność do światopoglądu narodowo-socjalistycznego. Przed II wojną światową w Niemczech nauczano run, odwoływano się do germańskich bogów, korzystano z astrologii i wszystko to wiązało się również z ideologią i polityką. Nie satysfakcjonowała ich szara rzeczywistość własnego kraju, a astrologia, Edy i runy reprezentowały więź ze Złotym Wiekiem i nową erą odrodzenia. Kolejnym ważnym pojęciem obok ariozofii jest pangermanizm, czyli krótko mówiąc zjednoczenie wszystkich ludów germańskich.
Wizja imperium pan germańskiego Guido von Lista wyda się państwu z oczywistych przyczyn znajoma. Nie Aryjczycy mieli poddać się aryjskim panom. To oni mieli wykonywać prace najemne i te tak zwane gorsze prace, podczas gdy aryjscy panowie zajmowali stanowiska elit. Społeczeństwo miało być patriarchalne, a wolności i prawa obywatelskie miały przysługiwać tylko Aryjczykom, którzy mieli posiadać genealogiczne świadectwo swojej czystości, a majątki ziemskie miał dziedziczyć pierworodny syn. Te zasady pochodzą z 1911 roku. Kabalistyczne drzewo życia służyło jako wizja struktur państwa, czyli dwa najniższe stopnie odnosiły się do jednostki i rodziny, poddanych pięciu poziomom władzy. Trzy najwyższe sefiry na drzewie życia to Bina, Chokmach i Keter, czyli w omawianej hierarchii politycznej ósmy stopień to arystokracja, dziewiąty król i jego najbliższe otoczenie, a dziesiąty stopień to Bóg. Kto studiował kabałę, ten pamięta, jak na górze, tak i na dole, czyli Aryjczyk to człowiek Bóg. Władza znajduje się w strefie sakralnej, co oznacza, że społeczeństwo miało być teokratyczne, a władza elity święta, absolutna i tajemnicza. Guido von List zastał czasy tylko I wojny światowej, której nadejście uważał za początek nowej epoki, czyli hegemonii niemieckiej, kiedy idealnych Aryjczyków nie sprowadzają na dno siły ludów niegermańskich, kościoła, kapitalistów, Żydów i liberałów. Idealny świat aryjski, bez tych wymienionych wpływów, przywróci zesłany przez Boga Zbawiciel. Czy Państwo pomyśleli o tym samym, co ja? To właśnie na przywódcę czekał List. Według jego obliczeń lata 1914, 1923 i 1932 związane były z nadchodzącym milenium armanicznym. Akcentował rok 1932, w którym boska siła zawładnie zbiorową podświadomością Niemców, a samo państwo zamieni się w monolityczne. Guido von List umarł w 1919 roku, więc nie dożył do czasów, w których jego wizja spełniła się pod postacią Wielkiej Rzeszy Niemieckiej. Trzecia Rzesza powstała w 1933 roku, dlatego w swoich obliczeniach Guido von List pomylił się tylko o rok. Pangermanizm był zasadą, którą kierowała się mniejszość Niemców austriackich, która nie zaakceptowała faktu bycia odciętym od swoich rodaków poza granicami Austrii po wojnie prusko-austriackiej w 1866 roku. Dało to początek niemieckiemu nacjonalizmowi. Nacjonalizm folksistowsko-kulturowy skupiał się na pogłębianiu świadomości narodowej Niemców. Dlatego powstało wiele stowarzyszeń po niemiecku Vereine, edukacyjnych i obronnych. Kultywowano w nich niemiecką historię, pamięć o postaciach i wydarzeniach, literaturę i mitologię. Pewne bractwa studenckie w Wiedniu, Grazu i Pradze zainicjowały w latach 60. XIX wieku ruch pangermański. Część z nich martwił problem narodowości niemieckiej w państwie austriackim po 1866 roku. Czyli po wojnie prusko-austriackiej, w wyniku której wielu Niemców czekał los bycia tzw. stranger in a strange land, czyli obcych na obczyźnie. Bractwa te popierały nacjonalizm Kleindeutsch, czyli w skrócie przyłączenie niemieckiej Austrii do Rzeszy Niemieckiej. Georg von Schinnerer, którego bez cienia wątpliwości nazwać możemy zagorzałym rasistą oraz ojcem założycielem austriackiego pangermanizmu, uważał krew za kryterium wszelkich praw obywatelskich. Pochwalał on również zjednoczenie z Rzeszą Niemiecką oraz przeciwstawiał się kościołowi katolickiemu. Wszczął nawet kampanię Los vom Rom, czyli zerwać z Rzymem, a sam połączył ruch pangermański z luterańskim. W 1900 roku sam przeszedł na protestantyzm. Startował w 1873 roku w wyborach do austriackiego Reichsratu, czyli ówczesnego parlamentu austriackiego, a w 1878 wygłosił przed zgromadzeniem przemówienie, w którym domagał się politycznego i ekonomicznego zjednoczenia niemieckojęzycznej Austrii z Rzeszą Niemiecką. Już wtedy był propagandystą antysemityzmu i nacjonalizmu wśród Niemców z terenów cesarstwa habsburskiego. Udzielał się w grupach, które szerzyły świadomość narodową austriackich Niemców poprzez kultywowanie pamięci o bohaterach, celebrowanie letniego przesilenia oraz badanie historii i literatury niemieckiej.